Witam w Space Engineer, z tej strony Lopezor i zapraszam na kolejną, trzecią część z mojej serii. W poprzednim odcinku zbudowaliśmy sobie trzy pojazdy. Koparka. Ją trochę zmodyfikowałem, ale o tym za chwilę. Spawarka. I też sobie od razu wybudowałem wersję szlifierkę. I statek eksploracyjny, kosmos. Nazwałem go BS-01, bo nie miałem koncepcji wiem w poprzednim odcinku, jak miałbym nazywać się. Po prostu Battleship, bo w tym odcinku będzie wojna. Chciałem się przygotować ponad odcinkiem i poszukałem rudy uranu i platyny. Wydobyłem całość tej platyny, ale zabrakło mi, ponieważ przerobienie koparki wymuszało na mnie zamontowanie do niej całego szeregu silników jonowych, żeby zabrać ją ze sobą w kosmos. Ona nie jest zdolna do tego, żeby sama tam trafić, natomiast użyję mojego eksploracyjnego BS-01 statku, żeby ją wynieść na orbitę. Dobra. Mój BS-01 wyposażyłem w działka do obrony bardziej niż do ataku na chwilę obecną. Natomiast zacząłem produkować tarcze z modułu. Natomiast jest ona tak platynożerna, że zużyłem całe moje zasoby platyny, więc muszę teraz ponownie szukać kolejnych złóż. Baza również się troszeczkę zmieniła. Więc tak, doszły wieże z turbinami wiatrowymi. Jeszcze teksturki doczytuję. Doszły cały zespół taki produkcyjny rafinerii, jedna nie wystarczała. Dzięki temu przetworzyłem wszystkie surowce, które dostarczyłem na stację. I w chwili obecnej Battleship mój wygląda w ten sposób. Tu jest panel sterujący tarczami. A tutaj sam generator tarcz. Tylko brakuje jeszcze elementów, do których platyny potrzeba jest. Zadanie na dziś, przede wszystkim zdobyć platynę w dużej ilości. Wezmę ze sobą ten statek, zaparkuję go na moim Battleshipie. Dokończyć tarczę, zbudować więcej działek, być może jakieś wyrzutnie rakietowe, uran też mam, żeby produkować rakiety. Dobra, uruchomimy podwozie. Jakoś tak, żeby nie zasłaniać silnika. Nie za mocno. Продолжение следует...
rusza tym naszym eksplorerem. Dobra. Były małe problemy techniczne, ale najważniejsze, żeby zadać relację, co i jak, więc mamy tak, troszeczkę uszkodzony tutaj reflektor podczas wydobywania platyny. Przeszukałem dużą część kosmosu. Nazbierałem platyny. Mnóstwo punktów mam poodkrywanych. I na chwilę obecną tej platyny mi starczy, więc wracam na planetę z powrotem zbudować osłonę oraz jakiś reaktor, bo osłona będzie zżerała dużo prądu. Dodam jakiś reaktor atomowy i dodam odpowiednio też ilość działek, żeby już zrobić ten pojazd bardziej do walki. Także widzimy się, jak już będę na Ziemi. Dobra, mamy nasz cel. Lecimy sprawdzić tę tarczę. Jak to się sprawuje? Działka uzbrojone. Załadowane też wyrzutnie rakiet. Jak będzie niepokojąco źle, to walczymy z wszystkim, co mamy na pokładzie. Na razie oszczędzam. Oszczędzam rakiety. Chyba spierdziela. Tam jakaś stacja. Dobra, i hamujemy.
Dobra, teraz użyjemy naszej tarczy jako taran. Ujo. Oja. Rakietki nie dolatują. Niszczymy cały. Co? Ma dość. Problem w tym, że ja sobie tak umieściłem działka, że one chyba walą w moje. No właśnie. Komputery, elementy konstrukcji. Zobaczymy, czy ja tu coś mogę naprawić. Więcej komputerów jest potrzebnych. A tam coś jest. No to włączamy. Jara mi się to wszystko. Silniki, komputery, czy ja mam? Silniki mam. Komputerów nie mam.
Dobra, ja mam tego. Amunicji. Amunicji mam dużo. Chcemy rozwalić bazę. Zobaczymy, co z tego będzie. I krzywdę nie robi mi przeciwnik, krzywdę robi mi... Krzywdę robię sobie sam. Starcie numer 2. Co? Kurde no, a ja kartki nie mam. Zaraz będę. Dwa wrogie sygnały, jakieś stacje coś. Dobra, trzeba ich pierdzielić. Lecimy na grubę amunicji starczy. Kurde, dziury po kulach mam. Drugie sygnały. Do czego on próbował? Tu się możemy teraz wyżyć. Wszystkiego, co mam, najmocniejszego, walić. Co, cały czas strzela do mnie? To go trochę obczaskamy. Gdzie jest ten cel? Co jest? Tam coś w moim kierunku leci, ale ja się pytam, gdzie jest ta stacja, co ją rozwaliłem. Ja bym chciał ją trochę sobie podpiłować. Żeby naprawić ten, swój statek. Tam jest jakiś statek w moim kierunku leci.
Dobra. Muszę się skupić, żeby nie tracić tych obiektów. Dawać mi tu go. Pokaż, co go masz. Skubany ma cały czas prędkość dobrą, ucieka. Kurde, rakiety nie chcą go trafiać. Dobra, odległość. Ja chcę spiłować sobie ten pieprzony statek. Mam się zamontowane. No, jedna wieżyczka nie działa, bo jest uszkodzona. Pozostałe prują i chyba trafiają. Silniki załatwić. Dobra, hamuje czwarty. Thank you.
Dobra, chwilowo wyłączymy. Wyłączymy osłonę. Włączamy nasze szlifiery i go zeszlifujemy na żywca. Trzeba go pozbawić wszystkich silników, bo on tu próbuje chyba czmychnąć. Tu jest jakiś... Do jakiejś ładowni bym chciał się dostać. Tu jest ładownia jakaś. Wszystko moje. Co jeszcze jest? Tu ładownia jest. I następna ładownia. Z drugiej strony też. Światło by się przydało. Tu jakieś silniki chyba mu jeszcze trochę pomagają. Zaraz go pobędziemy tego dobrodziejstwa. Tak jest. Czy tu jeszcze jakaś ładownia jest w dodatku? Spokojnie go piłujemy. Thank you.
do silników się jeszcze chcę dobrać. Chciałem jeszcze miejsce ładowni. Śnifierka, a mały kontener z jakiegoś powodu nie, co jest grane. O. Metalowa siatka. Kurde. Trochę pouszkadzałem ten mój. Dobra, czas lądować, bo tutaj dużo napraw się trzeba zrobić. Statek przetestowany, także troszeczkę obolałem, ale będziemy lądowali. I na tym na razie kończę tą część. Wymyślę jakiś scenariusz na kolejną. I dzięki, cześć.